600 dni, tyle ma potrwać budowa hospicjum w Rybniku. Kilka dni temu miasto podpisało umowę z wykonawcą, który ma postawić dwukondygnacyjny budynek w dzielnicy Niedobczyce. To już kolejna firma, bo poprzedni wykonawca nie wywiązał się z umowy. Magda Syncewicz. By życie tych, którzy potrzebują profesjonalnej opieki, wyglądało znacznie lepiej, w tym miejscu w niespełne 2 lata powstanie hospicjum. Pomyśleli o tym ci, którzy od 13 lat prowadzą w Rybniku hospicjum domowe. Widzimy podczas tej opieki, że mamy tutaj ogromny deficyt, jeśli chodzi o miasto Rybnik, takiej opieki, gdzie rodziny, które nie są jakby wydolne w takiej całościowej opiece nad pacjentem, potrzebują takiego wsparcia, że tak powiem, całodobowego, i to chodzi właśnie o taką stacjonarną opiekę. Budynek mógłby powstać szybciej, ale poprzedni wykonawca nie wywiązał się z umowy, dlatego miasto ją zerwało. Teraz został wyłoniony nowy wykonawca. To Mostostal Zabrze, gliwickie przedsiębiorstwo budownictwa przemysłowego z Gliwic. Zgodnie z umową ma 600 dni na stworzenie hospicjum, w którym znajdzie się miejsce dla 30 pacjentów potrzebujących stałej opieki oraz dla 10 do dziennej opieki medycznej. Prace ruszą w pierwszych dniach czerwca. Obiekt będzie wykonany, można powiedzieć, pod klucz, czyli konstrukcja obiektu, która jest w większości dwukondygnacyjna, w jednej części jest kondygnacja zagłębiona w ziemi. Następnie rozpoczniemy oczywiście od robót fundamentowych, konstrukcyjnych, żelbetowych. Później wyposażymy skorupę obiektu w niezbędne instalacje, a później przystąpimy do robót wykończeniowych, robót elewacyjnych. A na samym końcu zrealizujemy zagospodarowanie terenu. Wraz z drogą wewnętrzną, parkingiem, infrastrukturą towarzyszącą i zielenią. W każdym ze skrzydeł zaprojektowano wewnętrzne patio, podcienie, a także taras dostępny z poziomu piętra. Koncepcja wyłoniona została w 2019 roku w konkursie architektonicznym. To jest niezwykle ważne. Ja myślę, że nikt z nas nie jest w takiej sytuacji, że nie zna nikogo, czy z rodziny, czy z bliskich znajomych, kto nie borykałby się albo teraz, albo kiedyś z chorobą nowotworową. Jest to bardzo potrzebne miejsce, tym bardziej, że w Rybniku do tej pory funkcjonowały tylko hospicja domowe, które nie zaspokojały tych potrzeb. By potrzeby cierpiących mieszkańców Rybnika i miast ościennych zostały zaspokojone, miasto wydało ponad 37 milionów złotych.